Let's go! Nie byłem za szybki. Nie byłem wystarczająco szybki. Again! Zacznijmy teraz odtąd. Bomba, fuck off! Ach! Bomba musiała zrujnować wszystko. Curse you, Bomberman. Dobra. Teraz! Koko trafiła główką w skrzynkę. Ciekawe, czy to ją w ogóle boli. Tak przywalić ostro w ten... W drewnianą skrzynkę głową. Crash tu już mogę zrobić, ponieważ on praktycznie nie ma mózgu i na pewno bólu nie czuje. Tylko tak szokowany jest, kiedy coś go uderza. On jest tak szokowany, że po prostu już nie chce grać w grę. Moja teoria, czemu Crash ginie, kiedy... Tak szczerze, takiego nic technicznego się mówi, tak nie... Oh. Tutaj jest moment, gdzie może być chamsko schowana skrzynka, więc... Gdzie mogą być chamsko schowane skrzynki, więc muszę być na baczności. I to tutaj jest. No. Pikselki, panie i panowie. W ogóle, wiecie, że te poziomy były stworzone dzięki hakowaniu PlayStation 1? Ponieważ to jest jedna z najładniejszych oceanów w grze. Ponieważ Naughty Dog hakowało Playa 1, żeby więcej mocy wycisnąć z konsoli. I za to szanuję Naughty Dog. Oni mają w dupie prawo. I szczerze, zawsze gdy ich gry ładnie wyglądają na każdej konsoli. W czasach oczywiście, w tamtych czasach, kiedy te gry, konsole wyszły. Ale... Na przykład tego, że na przykład Jack 1 na nowszych telewizorach wygląda okropnie. Ale na starych wygląda bardzo ładnie. Ja szczerze preferuję stare telewizory na granie w stare konsole, ponieważ nie ma takiej mgły na europejskich grach. Na to mnie nie trafiło. Koko spanikowała po prostu. I zrobimy ZW, ponieważ dużo ominęłem. Dużo muszę powtórzyć. Albo nie. Albo tak. A, jesteśmy już. Zamyśliłem się ostro. Ale cóż, kontynuujemy. Tell no tales. Już chyba końcówka poziomu jest tego, co pamiętam. Albo nie, bo tam jest checkpoint. Ale licznik skrzynek też nam pokazuje, że jesteśmy blisko końca, ponieważ zostało nam tylko parę skrzynek do zniszczenia. Próba druga. Dobra. W ogóle w tej grze też jest dead art, czyli że jakbym zginął parę razy na tym poziomie, to bym miał ekstra checkpointy i ekstra pomoc. Ale ponieważ nie jestem aż taki szajski w tej grze jak w Crashu 2, to będę miał mało dead art. Ale cóż, to były wszystkie poziomy Koko w tym oto świecie. Czas na ostatni poziom Future Frenzy. I z tego, co ja dobrze pamiętam, nie możemy tutaj wszystkiego zdobyć. Może klejnot, ale tak czy jak zdobędę wszystkie skrzynki, ponieważ wtedy to mi pozwoli na edytowanie później. Ale teraz jesteśmy w przyszłości. I to są moje ulubione poziomy w tej grze. Nie wiem, ale lubię przyszłość w grach. Taką kolorową, a nie taką mroczną. Plus szczerze, to jest jeden z tych poziomów 2D. Ponieważ sekcje 3D tutaj są bardzo krótkie, ale sekcje 2D w tej grze są nawet bardzo dobrze zrobione. Nigdy nie idę... O mój Boże, sekcje 2D. Lenie, śmierdzące, nie mogę tu mieć sekcji 3D. Przynajmniej ładnie wyglądają poziomy w 2D tutaj. Jak to ma ogólnie sens, co ja powiedziałem, ale cóż. Każdy ma swoją opinię, ja mam swoją opinię, macie swoją. Let's play zaginionej granicy będzie bardzo interesujący. Ponieważ już mam zaginioną granicę na Playa 2.
Mówiłem, że zrobię na PSP, ale kontrolki PSP były katastroficzne jak cholipka. Ja to mówię seryjnie. Katastrofa. Kto chce trójkątem strzelać w grze na PSP, w grze 3D, platformówce? Po prostu nie. Ale cóż, tu też ładne lusterko, które pokazuje nasze odbicie. Tylko nie pokazuje odbicia Wumpa Fruit. Ale cóż, bawcie się na baczności, ponieważ lasery zdezintegrują, zniszczą Crasha. Więc to jest jedyna śmierć, która wygląda jak śmierć. I oczywiście też eksplozja. Ponieważ jego ciało rozwala. Bólu może nie czuć, ale kurde, ciało jest niezniszczalne. DSP. Mi się teraz przypomina. Nadal te gry nie zrobił, ale ostro je. Ostro. On spowodował, że Crash 2 była strasznie nudną gierką do oglądania. Seryjnie. Ja nie rekomenduję oglądać jego let's play dla Faili, ponieważ szczerze to. On strasznie znudzony tam brzmi. Bonus! Wiem, że to będzie jeden z tych bonusów, który też wymaga Death Tornado Spin do przejścia tego poziomu, tego bonusu. No ale ci gra daje wskazówki, to masz używać. Podwójny skok to już bym się domyślał. Ale tutaj to wskazówka jest dobra. Seryjnie, ten Death Tornado Spin jest epicki. I co, że jest najbardziej pieski w tej grze, ponieważ The Wrath of Cortex praktycznie odgapiło wszystkie moce, tylko dali jedną nową, która praktycznie jest bezużyteczna i tylko użyteczna w jednej sekcji. No i nie wiem, ale tak znerfowali to ostro. Albo po prostu dziwny jest Death Tornado Spin w 60 FPS-ach. To może w wersji GameCube'owej będzie to lepiej chodziło, ponieważ wersja GameCube'owa jest na 30. Ponieważ wersja GameCube'owa The Wrath of Cortex nie może ogarnąć 60 FPS-ów. Co mnie dziwi, ponieważ GameCube jest potężniejszy od Playa 2. Troszeczkę. Tyci, tyci. No ale też spaprali wszystko z GameCube'em, gdy robiąc tę tą małą płytkę. Ponieważ ci, którzy mówią, że DVD było niepotrzebne. Dla tych, którzy mówią, że DVD było niepotrzebne na Playu trójce. Dwójce, przepraszam. I tutaj trzeba przejść resztę poziomu stajnego Warpromu. Hej, kupuję. A ty, którzy mówią, że DVD na Playu 2 było niepotrzebne, to właśnie było to DVD, które zabiło Dreamcasta. Ale zanim o tym pogadamy, rozpocznijmy walkę z Engine'em. I w ogóle zauważcie tutaj, że on ma totalnie inny, ma takiego samego robota, który będzie w walce, ale spluwa jest inna i ma miecz. Te dwie rzeczy w ogóle się nie pojawiają w tej walce. Więc to chyba było beta. Ale cóż, jak zauważyliście, ten boss nie należy do Crasha, tylko dla Coco. Wojna dwóch komputerowców. I to już najbardziej znana walka w tej grze, ponieważ ona jest super fajna. Wielkie ulepszenie od walki z Engine'em w dwójce. Ale cóż, wszystko co się świeci na żółto trzeba zniszczyć i to jest walka z Engine'em. Więc, czemu DVD zabiło Dreamcasta? Ponieważ, jak to mogę powiedzieć, Play 2 był najtańszym DVD na świecie. Plus w Japonii, to praktycznie już była śmierć Dreamcasta, ponieważ od kiedy wyszedł PlayStation 2? Ponieważ wtedy, kiedy PlayStation 2 wyszło w Japonii, to jeszcze Japonia się przyzwyczajała do DVD. Bo oni jeszcze używali HVS-y. No i Dreamcast już zmarł. Ludzie kupowali Playa 2 z powodu tego DVD, no i Dreamcast przestał się sprzedawać, więc już nie sprzedawali tego w Japonii. No i tak powoli Dreamcast umierał z powodu Playa 2. Też lojalny fanbase był powodem, czemu Dreamcast zginął, ponieważ kiedy było opóźnienie Playa 2, sorry, czemu mi się te liczby mylą, to było, nie wiem, 6 miesięcy opóźnienia i zamiast kupienia Dreamcasta, to ludzie byli super cierpliwi i poczekali na Playa 2.
Jest dokument też, gdzie pracownicy Dreamcasta mówili o tym, że liczyli na to, że będą wybawieni przez opóźnienie Playa 2. Więc to jest ta druga faza, teraz pura się przyczepiła do tylniej sekcji jej pojazdu. Nie wiem po co, ale teraz mamy ulepszony laser z tego co ja widzę. Multikolorowy. No i teraz jest ta łatwiejsza sekcja, gdzie po prostu trzeba niszczyć te oto wyrzutnie rakiet. Wyrzutnia szmaragdów to była najtrudniejsza rzecz do zniszczenia, ponieważ trzeba było omijać wszystko, bo wszystko w ciebie leciało. I gdzie, kiedy cię ten szmaragd uderzy, to praktycznie większość życia tracisz. I po engine, panie i panowie! Więc znowu narzeka na to, że on wyleciał w kosmos i dostajemy bazukę. I ta bazuka jest opecka i wyrąbista, znaczy będę ją mało używał, więc troszeczkę zbyt bardzo ją opisuję epicko. No i tutaj Cortex komentuje o pokonaniu engine'a. For this we must destroy you! Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So the end is in sight. Więc Cortex mówi, że jeszcze jak zobaczymy 5 kryształów, to w końcu pokonamy jego plan. Ale szczerze, tutaj nigdy nie mamy powodu, czemu Cortex zbiera te kryształy znowu. O, chcą podbić świat, ale jak? Przynajmniej w dwójce nam powiedzieli, że Coco nam powiedziała, że ten Cortex planował zahipnotyzować świat. Ale cóż, tutaj wam bazuki nie mogę pokazać, ponieważ ona jest zablokowana z jakiegoś powodu w workroomie. Ale czas na ostatni świat. Świat Cortexa. I czas na Gone Tomorrow. Albo zrobimy poziom 23, ponieważ będziemy mieli zielony klejnot. I ten zielony klejnot nam się przyda tutaj. Więc zaczynamy od poziomu 23. Dół, góra, X. Flaming Passion. Płonąca pasja. I szczerze, to jest kolejny poziom, który jest w nocy, więc tutaj mogę... No nie wiem, co mogę tutaj powiedzieć szczerze. Tutaj jest piracka ścieżka, z tego co pamiętam, czy klejot jest wymagany. Wiem, że tutaj zdobywamy... A, jest ścieżka śmierci, pamiętam teraz. I tutaj nie możemy zginąć, inaczej trzeba restartować poziom. Ale cóż, ten poziom można powiedzieć, że wygląda tak samo jak poziom w trzecim świecie, więc tutaj mogę dać wam punkt za to. Ale pokażę wam bazukę. L2, i kółko. Możemy tych śmieci teraz zabić, więc nie będą puszczali płomieni. Oczywiście ja tak często nie używam bazuki, ponieważ ona spowalnia gierkę. Trochę, bo ja lubię szybko się poruszać, ale się bardzo przydaje na bonusach. Więc jak macie ostrą masę nitra do zniszczenia, to bazuka będzie twoim best friendem. Oczywiście nie będę używał bazuki na każdym momencie, ponieważ to by było super nudne. Wow, to było blisko. A bo, mogę tego zabić teraz. W plecy go zabijemy. Nie strzelimy mu w plecy, ponieważ mamy honor jamrajski. Ale cóż, ścieżka śmierci tutaj jest i muszę sobie przypomnieć, żebym nie szedł do portalu kończącego poziom. Ale cóż. W ogóle każda muzyka ma jest taka sama, tylko zremiksowana do pasującego czasu. Wiecie, po arabsku brzmi ta muzyka. I checkpointy mamy, więc nie ma paniki ostrej. I po co to zrobiłem? Fuck! Więc trzeba będzie się cofnąć, a może będzie platforma. Będzie platforma, więc użyjemy platformy. No, platforma jest. I musimy ją użyć, inaczej będziemy tkwili w bonusie. Tutaj, będziemy tutaj w ścieżce śmierci tkwili. Raz na zawsze.
Dobra, ziom zginął. Trzeba teraz się cofnąć, żeby dowiedzieć się, czy wszystko jest okej. Okay. Aha! Myśmy skrzynkę ominęli. Widzicie, panie i panowie? ZW. Jesteśmy, gdzie jesteśmy i teraz nie zginiemy. W ogóle to jest bardzo krótki poziom. Ponieważ jesteśmy już na końcówce tego poziomu. Tylko bonus będzie do zrobienia i tylko prosto i koniec poziomu. Teraz mogę widzieć koniec poziomu stąd. Ale najpierw bonus. Inaczej nie mamy 100%, jak nie mamy 100%, to nigdy... No, nie przejdziemy gry naprawdę. Tutaj trzeba użyć bazukę. No wiedziałem. Tak normalnie mentalność miałem od Worlda trochę. Bo spanikowałem na pierwszych nitrach. Ponieważ Old World New NTC miał trochę dziwną akcję, że jak jesteś troszeczkę daleko, ale jesteś wystarczająco blisko na animację eksplozji, to automatycznie giniesz. Więc możemy pogadać teraz o Old Worldzie trochę, bo tak czy siak nie zrobię let's playa z Old Worlda. Może, albo nie, post komentarze może jakieś będzie w przyszłości. Ale najpierw muszę przejść Exodus. Od tego jest bazooka, panie i panowie, i Death Tornado Spin. Ja to niszczę dla pewności, ponieważ nie pamiętam, czy na końcu tego poziomu jest niszczyciel Nitra. Bo też Nitra w bonusie się liczą. I nie, nie ma niszczyciela Nitra. Więc dobrze postąpiłem. I mamy wszystkie klejnoty i kryształy w tym poziomie, więc możemy robić teraz pierwszy poziom w tym świecie, bez problemu. Zauważyliście na wielki brak tych kolorowych bonusów? Tylko my dwa zrobiliśmy. Szczerze? Raz? No, tylko dwa my zrobiliśmy. Technicznie trzy, ponieważ to była ta ścianka w Tomb Time. Ale też jest kolorowy bonus, ale nie będziemy mogli go zrobić, ponieważ nie mamy wystarczająco kolorowych klejnotów. Ale cóż, gone tomorrow! Kolejny poziom w przyszłości. I tutaj też mogę powiedzieć, że ten poziom wygląda tak samo jak oryginał. Ale mamy nowego wroga, więc coś nowego jest. Więc masz plusa i minusa. Masz X-a. Nara. Można go zabić, jak on pokaże ci twój zadek, ale można go też bez problemu ominąć. Szczerze, przy checkpoincie musiałem jeszcze zginąć. Więc tutaj ścieżki śmierci nie ma, ale jest zielony bonus, więc dobrze, że mamy zielony kryształ. Klejnot. Kryształ, klejnot, mi się już mylą, też te. I to się dzieje, kiedy pokazujesz zadek Yamrajowi. On cię zabije. To było naprawdę pokazane w dokumentarzu National Geographic. O, tutaj będzie mocne cofanie, ja już to czuję. Ale zanim zrobimy mocne cofanie, robię ze dwóch.